Tomasz Lis, witam Państwa. W poniedziałek zaczynamy od piątku, czyli od wydarzenia tak naprawdę politycznego wydarzenia tej minionej majówki, czyli wystąpienia Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Oczekiwania były gigantyczne. Tusk złamie dynamikę tej kampanii. Tusk powie coś przełomowego. Tusk się zaangażuje. Tusk być może ogłosi, że będzie startował na prezydenta. Te oczekiwania z góry, sądziłem, podejrzewałem, były wygórowane. I z góry uważałem, że nie mogą na tym etapie w każdym razie być zaspokojone. Wystąpienie Donalda Tuska było spokojne. Tak to w istocie miał być i był wykład, nie tylko z nazwy. Oczywiście pojawiają się przy okazji tego wystąpienia dwa kluczowe pytania, jeśli chodzi o kontekst polityczny i przyszłość polityczną. Kontekst wystąpienia i przyszłość samego Tuska. Po pierwsze, czy to, co mówił Tusk, co według mnie było wystąpieniem świetnym, pokazywało dylematy świata, ale też dylematy Polski, ale też horyzont, jaki może mieć polska polityka, czy to wystąpienie nie było wystąpieniem, jak to się często mówi w Ameryce, ponad głowami słuchaczy? Czy to jest to przesłanie, na które czekałaby cała Polska? Nie publiczność uniwersytecka, elitarna, ale właśnie cała Polska. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, biorąc pod uwagę to, co się działo już po wystąpieniu Tuska. Czy aby na pewno przewodniczący Rady Europejskiej ma apetyt, by do polskiej polityki w rzeczywistości wrócić, wejść na 100%? Nie jednym tweetem, nie jednym spacerem z dworca do siedziby prokuratury, nie jednym wystąpieniem na Uniwersytecie Warszawskim, ale od rana do nocy non-stop do polityki polskiej, gdzie jak widać było w piątek, w sobotę, normą jest to, że zdanie o Tusku w telewizji polskiej przykrywa się obrazkami Hitlera. Krótko mówiąc, dwa pytania. Czy Polska ma jeszcze apetyt na Tuska i czy Tusk ma apetyt na polską politykę? I do tego pytanie dodatkowe. Co sądzić o wystąpieniu Donalda Tuska w sytuacji, kiedy zostało ono, jak się okazuje, w perspektywie tych trzech ostatnich dni, poniekąd, jak się brzydko mówi, przykryte przez antyklerykalną tyradę Leszka Jażdżewskiego? O tym wszystkim za chwilę będę rozmawiał z moimi gośćmi. Na początek redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik. Jest moim prawem i obowiązkiem jako przewodniczącego Rady Europejskiej wspierać Europejczyków w każdym kraju Unii Europejskiej, wszystkich tych, którzy uparli się czasami wbrew trudnym okolicznościom, aby ludzi łączyć, a nie dzielić. Rozumiemy, nawet jeśli nie wszyscy, jak wielką sprawą jest ustanowienie konstytucji. Jakim złem jest gwałt na niej. Jeśli coś jest święte, to święty jest obowiązek jej przestrzegania przez wszystkich obywateli, a zwłaszcza przez władzę. Nie może być tak, że władza raz do roku obchodzi święto konstytucji, a na co dzień konstytucję obchodzi. I zgodnie z zapowiedzią pierwszy gość Adam Michnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekałeś na to wystąpienie, więcej niż czekałeś, nie mogłeś się doczekać i poszedłeś na uniwersytet. I wrażenia? No i ja uważam, że to było bardzo dobre wystąpienie. Mówimy o Donaldzie. Na razie. Bardzo dobre wystąpienie, mądre. I pokazujące horyzont intelektualny i horyzont europejski, czy mundialny tego polityka. Bardzo mi się ono wydało ważne, znaczące i odpowiadające na potrzebę tego momentu historycznego. Dlatego, że w życiu ludzi, w życiu narodów, społeczeństw są takie momenty zwrotne, kiedy się przestawia zwrotnicy.
I to jest taki moment, taki rok jest. W tym roku są przestawiane zwrotnice, dokąd Polska podąża w następnym, powiedzmy, dziesięcioleciu. Ja się absolutnie zgadzam z tym, że Tusk pokazał horyzont, klasę, politykę europejskiego i światowego. Tylko pytanie brzmi, czy to, co w uszach redaktora Michnika brzmi dobrze, świetnie, na czasie, precyzyjnie, czy to jest to przesłanie, które chciała usłyszeć Polska i na które Polska czeka dzisiaj? Mnie się wydaje, że tak. To znaczy, ja nie twierdzę, że każdy Polak to przyjmie z taką aprobatą, powiedzmy, jak redaktor naczelny warszawskiego wielkiego dziennika. Tego nie twierdzę. Nigdzie tak nie jest, żeby wszyscy mówili jednym głosem, czy słuchali jednym uchem. Natomiast w moim przekonaniu, tak jak ja oceniam kondycję polską, to jest to, czego dzisiaj Polska potrzebuje. To jest ten dyskurs, ten język, tak, ten system wartości. A niektórzy oczekiwali czegoś bardziej, cytuję, bo ja się nie spodziewałem, że na tym etapie, ale czegoś bardziej konkretnego. Czegoś bardziej odnoszącego się do, no choćby na przykład, niech będzie, poparcie dla koalicji europejskiej albo poparcie dla sił opozycyjnych. Nie, jasne, zdaniem, twarde, moim ostre. Zdaniem przewodniczący Tusk, chcę się opowiedzieć, po prostu nie mógł. No. Dlatego, że to było absolutnie sprzeczne z naturą funkcji, którą spełnia. On się nie może konkretnie aprobować, nie może się go angażować w poparcie jakiejkolwiek partii w jakimkolwiek kraju, czy do jakiejkolwiek koalicji. Tak samo jak nie popierał Macrona, chociaż na pewno go wolał od skrajnego lewicowca Mélenchona, czy od skrajnie prawicowej Marine Le Pen. Tylko on się nie wypowiadał i słusznie. Więc on tutaj wiele więcej powiedzieć, moim zdaniem, nie mógł, a nie powinien. Natomiast to, co powiedział, było na tyle klarowne, że nikt, kto ma dobrą wolę i cień rozumu w głowie, nie pomyśli, że jest to projekt dla Europy niedobry, a Polska jest w Europie. Ja staram się, lepiej się wystrzegać nadmiernego psychologizowania, ale staram się wejść w głowę Donalda Tuska, najpierw jego głowę, że tak powiem, piątkową, bo mamy zapowiadane od miesiąca, a nawet więcej, wystąpienie, oczekiwane, komentowane zawczasu. Wypełnione audytorium maksimum ze 200, 300, nie wiem, 400 osób na zewnątrz. 5 ulic dalej, defilada. Tu 2000, tu 100. Zastanawiam się, czy okoliczności i kontekst tego piątku Donalda Tuska, jeśli decyzji nie podjął, czy na przykład chce wystartować w wyborach, przybliżyły do decyzji na tak, czy przeciwnie? No nie, to już trzeba jego pytać. No ja to pytanie odpowiedzieć nie potrafię. Ale pytam do kogoś Tomanosa politycznego. I kto pamięta na tym samym audytorium, w tym samym audytorium maksimum parę całkiem ważnych wydarzeń politycznych, typu rozpad komitetów obywatelskich. To już tak na marginesie. Ja też to pamiętam. Moim zdaniem Donald decyzję podejmie. Ale jeszcze jej nie podjął. Znaczy to przybliża, czy nie przybliża, na pewno to mnie przybliża do przekonania, że dla Polski byłoby bardzo dobrze, gdyby obóz demokratyczny się mógł wzbogacić od Donalda Tuska. To by była wielka wartość dodana. A teraz są ludzie, którzy, no, bo nie ma co polemizować z tezami prymitywnej, prostackiej, pisowskiej propagandy, ale są ludzie, że tak powiem, po naszej stronie, w sensie w obozie demokratycznym, którzy wystąpienie Tuska traktują bardzo krytycznie. Choćby Sierakowski dziś w Toku, że ogólniki, takie bla, 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 trochę europejskie gadanie, ale bez konkretu, bez przesłania, bez pasji. Więc zastanawiam się, nie czy Sierakowski ma prawo do tego poglądu, bo ma, prawo, tylko zastanawiam się,
Czy Tusk nie jest obok? Czy dzisiejszy Tusk nie jest obok? Znaczy, trudno jest powiedzieć, na pewno nie jest obok takiego myślenia, które jest mnie bliskie. Nie jest obok. Natomiast zaskoczony jestem tym co cytujesz ze Sławka Sierakowskiego. Ja też byłem zaskoczony, ale... Czytałem niedawno jego artykuł w Polityce, był bardzo rozsądny, przytomny bardzo i w gruncie rzeczy rozsądnie punktujący to, co chodzi. Więc ja nie być może wstał lewą nogą, a może... A czy Donald Tusk w momencie, kiedy nie wiem, co on robił w piątek wieczorem, i ja rozumiem, że on nie ma złudzeń, ale kiedy obejrzał albo mu powiedziano, że występuje w TVP, przykrywany tym razem już Hitlerem. I zastanawiałem się, odwracając pytanie, czy ten człowiek, który ma dziś spotkanie z Macronem, jutro z Merkel, pojutrze z prezydentem Xi, czy na pewno ma apetyt, żeby przez x lat potencjalnie znowu być w tej strasznej, potwornej, prymitywnej rąbance od rana do nocy? Pytanie jest takie, czy chcemy coś zrobić dobrego dla naszej Polski, czy nie chcemy. Jeśli chcemy, to trzeba Tuskowi pomagać. Ja mówię o czymś innym. Że ja nie wiem. No, to... no właśnie w planie ludzkim wydaje mi się, a że... ochotę pracować tam na kominach za komuny. No. Nie na kominach to miał dużo do zyskania. A ty... Poza życiem, które mógł stracić, zgadzam. Mógł stracić życie, mógł stracić wolność, mógł stracić jakiekolwiek perspektywy na przyszłość, a jednak się angażował w sprawę, którą wielu mądrzejszych od niego dzisiaj prawdopodobnie wyborców PiS-u uważało za szaloną, przegraną, nierealną. Ja wiem, tylko zgodzisz się, że żaden polityk w Polsce nie miałby dzisiaj, startując na przykład w wyborach prezydenckich i to z kimś, z Andrzejem Dudą, tyle do stracenia, ile Donald Tusk. Bo to byłoby postawienie trochę kasyno. Wchodzę i stawiam wszystko, co mam. Bardziej interesuje, ile by Polska miała do zyskania. A nie ile by Donald Tusk miał do stracenia. Polska miałaby do zyskania bardzo wiele. Rozmawialiśmy przed twoim wyjściem do studia i opowiadałeś, bo nie wszyscy, pewnie większość państwa nie była w audytorium Maksimu, tam jest to piętro podstawowe i galeria. I opowiadałeś, że nastój tego piętra podstawowego, że tak powiem, i galerii były inne. Coś, co było na galerii? Znaczy, mnie się wydaje, że to było pozytywne bardzo, bo na galerii było bardzo dużo młodych ludzi, którzy dość entuzjastycznie reagowali na to, co mówił Donald Tusk, ale jednocześnie miałem takie wrażenie, jakby chcieli to jak krzyczeć, śmielej. No. To już było wtedy. W 68 czy 9? Zostawmy tę analogię. Tak. Wiesław Śmielej. Więc no oczywiście. I Śmielej mówił support, jak sam siebie przedstawiał, czyli. Z polaryzacją mamy do czynienia, która się radykalizuje po wszystkich stronach. I po stronie demokratycznej też ona oczywiście nigdy nie osiąga tego po poziomu chamstwa, co po stronie pisowskiej czy tych konfederatów. Oczywiście ona nigdy tutaj o symetrii nie ma mowy. Niemniej jednak rzeczywiście te nastroje buzują. I mamy efekt podkowy, prawda? To znaczy te dwa końce są dość blisko siebie. Momentami się zbliżają. Jak ja czytam niektóre krytyki koalicji europejskiej, które wychodzą z pozycji skrajnie lewicowych i skrajnie prawicowych, to one się niebezpiecznie zbliżają. A jak mówisz, skrajna lewica to co jest u nas? Razem, czy to jest... No nie chcę tu wymieniać partii, ale no poszczególne głosy, tam będzie działacze niektórych ruchów miejskich, których zasadniczym zawołaniem jest antyliberalizm. Co to znaczy? Nie wiadomo, bo... I nie PiS jest problemem, tylko wstrętni liberałowie, wstrętna Platforma i wstrętna Koalicja Europejska. Jak to wytłumaczyć? Dzisiaj trzeba na wojnę z Babalcerowiczem.
jak to wytłumaczyć? No to można tłumaczyć że komuniści też woleli walczyć z socjaldemokracją w III Rzeszy niż z no więc nazistami? Właśnie, ja się tego przykładu boję zawsze, dlatego że on nie znowu niesłychanie radykalizuje, bo przywołuje złodzeju XX wieku Hitlera. Tak rzeczywiście było z punktu widzenia Komunistycznej Partii Niemiec. Głównym wrogiem nie byli naziści, partia Hitlera, tylko głównym wrogiem byli socjaldemokraci. Socjalfaszyzm, jak to w końcu nazywali, był gorszy niż faszyzm. Pogodzili się w obozach koncentracyjnych, nie? No, niekoniecznie się pogodzili, bo jak z tych obozów wyszli i mieli swoje państwo w Niemczech, to komuniści socjaldemokratów znowu zamykali do więzień. To jest kwestia mentalności. Gdybyśmy dzisiaj zajrzeli do porannych gazet w Polsce, to moglibyśmy dojść do wniosku, że to Tusk był supportem Leszka Jarzdowskiego, a nie odwrotnie. Nie. Ja nie mówię, jak było w piątek, kiedy byśmy powiedzieli nie, ale dzisiaj w radiu, w gazetach jest mowa o Jarzdowskim, a nie o Tusku. No nic nie poradzę. Nie zgadzam. A ja stwierdzam fakt. To nie jest nie, uważam, że jeżeli takie zgadza, to nie widzieli dziś gazy. To jest błąd dziennikarski, redakcyjny, być może także nasz. Ja uważam, jak słuchałem tego, co mówił Leszek, to Jarzewski, to jego wystąpienie mnie zaskoczyło. Dlatego, że to jest bardzo inteligentny człowiek, a to przynajmniej było nieinteligentne. W jakim sensie nieinteligentne? To, co jest przesadne, nie ma znaczenia. Pewien typ generalizacji, którymi się Ale w epoce internetu trzeba grubą krechą, generalizacja i po całości, emocje. No ale to... I widziałeś te emocje w czasie tego wystąpienia. To właśnie jest niemądre. No, to niemądre. Ale czy jest skuteczne? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to nie jest skuteczne. To jest bardzo ciekawe, ponieważ mamy właściwie trzy percepcje tego, co mówił Jarzdowski. Odrzucam znowu prostacką propagandową TVP pisowską, ale po stronie tak zwanej demokratycznej. Jedni, Boże, co on narobił? Przecież to jest wywoływanie duchu wojny ideologicznej, która może wyłącznie pomóc PiS-owi. I wyłącznie zaszkodzić Koalicji Europejskiej. I druga percepcja pod tytułem dobrze, wreszcie ktoś powiedział jasno, twardo, bezkompromisowo, tak trzeba, nie będziemy dłużej czekać. Jedna i druga emocja są autentyczne. Pytanie w jakich... Są z pewnością takie głosy. Ja już żyję dostatecznie długo, żeby przeżyć rozmaite momenty, kiedy takie głosy się nasilały. Ja pamiętam takie głosy, nie wiem, w 89 roku tam paktować z komunistami, jakiś nonsens w ogóle, trzeba po całości iść, po prostu wyjść. I to one były skuteczne, te głosy w tym sensie, że znajdowały tych, którzy im bili brawo, ale przełożenia na rzeczywistość to nie miało żadnego, w ogóle żadnego. No tak, tylko że czy w sytuacji, kiedy my mamy sekwencję ostatnie 2-3 dni wiele komentarzy do wystąpienia Jarzdowskiego, za parę dni film Tomasza Sekielskiego o pedofilii w Kościele i pytanie, czy to nie stanie się dominującym tematem ostatnich dwóch tygodni kampanii europejskiej. Ja nie lubię redukować rozmowy o tym, co się dzieje w Kościele do pedofilii, czy do takiej bardzo gromkiej retoryki antykościelny. Oczywiście Kościół to jest ważny temat, zwłaszcza w Polsce. O tym można rozmawiać i trzeba rozmawiać. To musi być poważna rozmowa, a nie wzywanie bojowego ducha i mieć taką antykościelną karną kadrę duchaczynu. Ale czy nie jest tak, że Koalicja Europejska jest szczególnie, powiedziałbym, w ostatnich 10, powiedzmy, dwóch tygodniach trochę w defensywie? W defensywie to nie powiedział. Że nie ona narzuca ton, nie ona narzuca tematy. Jeżeli coś mnie niepokoi,
do tego, że to, że ja nie widzę na ulicach tych plakatów, nie widzę tej kampanii na ulicach. I mnie to niepokoi, dlatego że ja to lekceważyłem jakby w wybory prezydenckie. Byłem przekonany, że Komorowski musi wygrać. I też tych plakatów nie było. A czym dalej od Warszawy, tym jest gorzej, jak słyszę. Czym dalej od Warszawy, tym jest gorzej. Czyli no, Świętokrzyskie, Małopolska. No więc właśnie. Więc PiS wszędzie. Wydaje mi się, że tego Schetyna zrobił rzecz wielką. Potrafił stworzyć te koalicje, jak słusznie Sierakowski właśnie pisał w polityce. Polska jest jedynym krajem, gdzie to się udało. I tutaj on może mówić o ogromnym sukcesie, ale ten sukces może skończyć się fiaskiem, jeżeli za tym nie pójdzie radykalna, ostra bardzo i wszechobecna kampania wyborcza koalicji europejskiej. Wtedy znowu my historycy, że tak powiem, w imieniu mojego fachu, świetnie przepowiadamy przeszłość. Natomiast jak przychodzi do przyszłości, to my nie wiemy. Tak nie wiedzą wszyscy inni ludzie. Potem eksport. Akurat mówił, są tacy, którzy mówią, że najtrudniej jest przeszłość przewidzieć, prawda? To w Związku Radzieckim. Mhm. Tak, to prawda jest. Natomiast ja już mówię o takich rzetelnych historykach, którzy wiedzą jedno, że jak coś się już dokonało, to wtedy potrafimy to objaśnić na 100 sposobów, dlaczego to dokonało się. Ale w trakcie dokonywania się nie wiemy. Tylko my za 18 dni mamy koniec kampanii. Nie za bardzo wiem, kiedy o nim... Już jest mało czasu na tę mobilizację. No to dzisiaj trzeba. Zaraz zapytam kolejnego gościa. Absolutnie pytaj, dlatego że moim zdaniem to się może okazać decydujące. Dlatego że sondaże pokazują mniej więcej równowagę. I tutaj to może naprawdę... Ma mały czynnik zdecydowanie. A ten mały czynnik to nie był w piątek? W piątek, moim zdaniem. W sensie mimowolnie, ale mobilizacja, bo nie sądzę, żeby to było celem, ale uważam, że to był prezent dla PiSu. Mobilizacja ich elektoratu. Co? Wystąpienie Jarzdowskiego i możliwość pokazywania znowu, tak, widzicie, no, to ci liberałowie. Ale Jacecki mówi w swoim imieniu. Wolno mu tak mówić. Mówił w sposób, moim zdaniem, nieprecyzyjny i przeciwskuteczny. Czy to było istotne politycznie? O to pytam. To się okaże, bo moim zdaniem nie. Nie. To co zdecyduje? Bo przecież nie ilość plakatów. Plakaty są bardzo ważne. Dlatego, że to co przez ostatnie lata było siłą PiSu, to takie przekonanie, że oni będą wygrywać, a po drugiej stronie taki fatalizm. No, wygrali, nie ma rady, suweren i tak dalej. Nieprawda. Słusznie powiada za Hanną Arendt Donald Tusk, tylko to jest nieodwracalne, co ludzie uznają za nieodwracalne. Dopóki my mamy przekonanie, choćby my dwaj, że PiS można od władzy odsunąć, znaczy, że można. Tak, ja tylko boję się, widzę, że dwa tygodnie przekonanie, że jest PiS do pokonania, mam wrażenie, było, nie powiem, miażdżące, ale wyraźnie silniejsze niż dzisiaj. No zgadzam się. To co trzeba robić? Co robić, jak pytał towarzysz ważny w historii? Moim zdaniem przede wszystkim nie poddawać się fatalizmowi. Tłumaczyć sobie, bliźnim, rodzinie, sąsiadom, jak wysoka stawka w tej grze jest. Że od tego zależy, czy Polska pójdzie w stronę Europy demokratycznej, czy po prostu będziemy podsowieckim, azjatyckim państwem rządzonym przez ludzi zwaknionych władzy i zwaknionych zemsty odwetu. Odwetu na kim? Na tych, którzy lepiej myślą, lepiej gospodarują
którzy mogą mówić o sukcesie w kulturze, w nauce, w odpowiedzialności za państwo. To, co robi władza pisowska, to jest niszczenie państwa polskiego. Oni to potrafią zrobić, owinąć to w pieniądze, w rozdawnictwo, które się też musi w pewnym sensie źle skończyć. To jest prosta droga do kryzysu typu greckiego czy gierkowskiego. Polacy z Gierka przez pierwsze 6 lat byli zachwyceni. Ale to wszystko było życie na kredyt. I w tej chwili, kiedy jest koniunktura gospodarcza w świecie dobra, trzeba się przygotowywać na to, że będzie gorsza. A nie przygotowywać się wyłącznie na to, żeby kupić konkretne grupy elektoratu za pieniądze. W moim przekonaniu karty do końca rozdane nie są. W moim przekonaniu Polacy mają szansę odstawić od rządu tę walkę, jest po prostu destrukcyjna i szkodliwa. Szkodliwa. I jej istnienie, jej kontynuacja oznacza spychanie Polski na azjatyckie stepy. Kropka. Adamik, bardzo dziękuję. A za chwilę posłanka Joanna Mucha, która nam opowie, jak sądzę, co się dzieje z Koalicją Obywatelską. Dobrego i złego. Dziękuję pięknie. Mamy konstytucję. Trzeba dyskutować nad jej zmianami, bo warto dyskutować. Nad tym, czy powinniśmy wprowadzić zapisy o Unii Europejskiej do naszej konstytucji. Czy powinniśmy w konstytucji zagwarantować obecność w tym wielkim sojuszu. Osobiście jestem przekonany, że tak. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO. Osobiście uważam, że tak. Ale przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby te postanowienia konstytucji, które są, były dobrze wypełnione, żeby to, co tam jest w niej napisane, było prawdziwe. Jakaś ręka się pojawiła w kadrze, nieważne, bardzo jestem zaintrygowany taką zamaszystością, jak Andrzej Duda przekonuje, że to, co w konstytucji jest zapisane, żeby było respektowane. Super. Czas najwyższy wyciągnąć wnioski, czego i tak nie zrobi. Pani Joanna Mucha, witam. Dzień dobry. Dzisiaj zdaję egzamin. Zdajemy razem, zdajemy, ale podobno dobrze poszedł. Tak, maturalnie, żeby było wiadomo, o co chodzi. Ale właśnie, rozmawiałem przed sekundą z Adamem Michnikiem, który ma, a stara się być wyważony, dyplomatyczny i delikatny, bo widać, że kibicuje Koalicji Europejskiej, ale jest dość krytyczny i mówi, że nie widać werwy, nie widać pasji, nie widać plakatów na ulicy. I szczerze mówiąc, mam takie same wrażenie. No ja jestem zaskoczona, dlatego że jak obserwuję naszą kampanię, nie tylko gdzie swoją... jestem, to jest kampania. To jest bardzo intensywna kampania. Ale też muszą sobie nasi widzowie zdawać sprawę z jednej rzeczy. To nie jest tak, że jeśli my nie powiesiliśmy, szczególnie u mnie na Lubelszczyźnie, na tej wschodniej ścianie, jeśli nie ma na płotach banerów, to znaczy, że my nie wykonaliśmy pracy, żeby je wywiesić. Są takie miejscowości, całkiem spore czasami, gdzie nikt nie wyraża zgody na to, żeby nasz baner tam mógł zawisnąć. Więc to jest niestety trochę inaczej. A jak Kowalski sobie na płocie powiesi, to mu nikt nie zdejmie, nie? To prawda, tylko że ten Kowalski musi się na to zgodzić i ma sąsiadów. Dokładnie, więc to nie jest tak. Ale myślałam, że będziemy nawiązywać do tej wypowiedzi pana prezydenta. To za chwilę, ale z tego co pani mówi, ja rozumiem, że może nie w Lublinie, ale na Lubelszczyźnie nastroje są raczej antyopozycyjne. Nie, jest strach, bo to jest drugie zdanie, które chciałabym powiedzieć, bo jeżdżę w tej chwili po różnych miejscowościach, większych, mniejszych, zupełnie małych. I wszędzie spotykam się z tą samą jakby sytuacją. Ludzie mówią, wie pani, ja to będę na was głosował. U nas tutaj wszyscy głosują na PiS, ale ja na pewno będę głosował na was, bo mam już ich dość. Co to pokazuje? Ludzie się boją. Boją się powiedzieć wprost, jakie mają poglądy. Boją się z tymi poglądami wyjść na zewnątrz. Boją się właśnie ten baner zawiesić na swoim płocie. Natomiast jest ich znacznie więcej, niż nam się wydaje. Ale czy to nie jest... Nie twierdzę, że takich ludzi nie ma, oni na pewno są, tylko czy to nie jest forma samooszukiwania się pod tytułem jak nie ma banerów, to się boją powiesić, jak nie ma ich wystarczająco dużo na wiecu, to się boją przyjść, a jak sondaże są nie takie, jakbyśmy chcieli, to pewnie oszukują ankieterów. Być może to jest... Fundowanie sobie
środka znieczulającego. Znaczy ja mam świadomość tego, że to może tak wyglądać, ale mam wrażenie, że rzeczywiście jest strach i ludzie rzeczywiście się boją również wtedy, kiedy są przepytywani przez sondażownię. Boją się o swoją pracę, najnormalniej w świecie. Boją się o, nie wiem, pracę swoich dzieci, swoich bliskich. Do mnie ostatnio przyszli ludzie, którzy są związani z izbami rolnymi na Lubelszczyźnie i mówią, że są ordynarnie zastraszani. Ordynarnie to zastraszani. Są wybory teraz latem do izb rolniczych i to jest cała jakby struktura, czyli najpierw w gminach, później w powiatach i tak dalej. Są wzywani przez funkcjonariuszy PiS i ordynarnie zastraszani. Jeśli nie zagłosujesz tak, jak my chcemy, to przyjdzie do ciebie kontrola i odbiorą ci, będziesz musiał zwrócić środki unijne, które zostały wydane na twój traktor, na twój kombajn, na cokolwiek innego. Ludzie w to wierzą? I niestety ludzie się boją. Niestety ludzie się boją. Więc myślę, że ten wynik wyborów będzie de facto trochę inny niż dzisiaj sondaże to pokazują. To nie jest służbowy optymizm. Mam rzeczywiście wrażenie, znaczy ja mam też porównanie, tak? To już jest któraś kolejna kampania, którą robię. Nigdy nie było takiej sytuacji, tego typu sytuacji. Ludzie są znacznie bardziej entuzjastycznie nastawieni, ci, którzy swoich poglądów jak się nie boją. Szepczą, tak? Nie, mówię o tych, którzy jakby nie boją się swoich poglądów pokazywać. Natomiast ci, którzy podchodzą, właśnie łapią za rękę i mówią trzymajcie się gdzieś tam na ucho, po cichutku, jest znacznie więcej takich osób niż kiedykolwiek w którejkolwiek kampanii. A naprawdę ich całkiem sporo przeprowadziłam. To jest dość istotne, jeśli chodzi o ocenę sytuacji w całej Polsce. Czy tutaj między Lubelszczyzną a Lublinem jest wyraźna różnica? Tak, oczywiście, że tak. No Lublin jednak wybrał... I większe miasta tym się mniej boją, tak? Oczywiście, że tak. W Lublin jednak wybrał Krzysztofa Żuka w pierwszej turze wyborów, więc tutaj to poparcie dla Platformy czy dla koalicji jest znacznie większe. Im mniejsza miejscowość, tym oczywiście mniejsze poparcie też dla nas, dla koalicji, ale też ten strach jest coraz większy. Ludzie się po prostu znają między sobą. Po stronie opozycji było dość rozpowszechnione przekonanie jeszcze na początku zeszłego tygodnia, że jeśli nawet Tusk nie przyjdzie i nie ogłosi na przykład, że startuje albo nie zaangażuje się nie wiadomo jak ostro w kampanię, to powie coś takiego, że jeśli nawet nie zmieni to dynamiki kampanii, to opozycji pomoże. Czy cały ten tak zwany event na Uniwersytecie czasem nie oddalił nas od efektu tylko Tusk niestety plus? Nie ze względu na Donalda Tuska, bo jego wykład był bardzo dobry i uważam, że naprawdę dał trochę tlenu tej naszej debacie publicznej, tylko ze względu na wystąpienie Leszka Jeżdżeckiego, który miał wystąpienie po prostu, które było nie w tym miejscu, nie w tym czasie i zdecydowanie było niedźwiedzią przysługą w stosunku do Donalda Tuska. Ale ja w tym momencie często słyszę argument, przepraszam, bo zacytuję, bo mieliśmy też taką dyskusję, bardzo gorący spór dzisiaj na kolegium. Idiotyzm, nieodpowiedzialność, dawanie paliwa PiS-owi, argument z jednej strony, a z drugiej strony bardzo z pasją wyrażane zdania, a właśnie dobrze, a właśnie mocno, dosyć z tymi czarnymi, dosyć z tym kościołem. Trzeba to jasno powiedzieć, rzucić twarz, dobrze zrobił Jeżdżewski. Niech pokazuje swoje poglądy, one są wyraziste, ale tak jak powiedziałam, nie w tym miejscu, nie w tym czasie. Został, jak się domyślam... Wobec Tuska czy wobec opozycji? Jak się domyślam, został poproszony o to, żeby zrobić wstęp, zrobić wprowadzenie. Wyszedł zupełnie ze swojej roli, to nie była jego rola. Myślę, że w żaden sposób nie uzgodnił tego z Donaldem Tuskiem. Miał być osobą, która de facto zapowie w jakiś może szerszy sposób wystąpienie Donalda Tuska. Było to absolutnie nie na miejscu. Coś wiemy o tym, jak Tusk na to zareagował? Wiemy tyle, ile mogliśmy obserwować minę samego Donalda podczas tego wystąpienia. No, znając go, mam wrażenie, głębokie wrażenie, że nie był zadowolony. Ale na przykład wystąpienie Grzegorza Schetyny sobotnie, dobrze chyba pamiętam, i bardzo konkretny pakiet medyczny, który powinien, teoretycznie mówię przynajmniej, do Polaków przemówić, bo tam nie ma historii pod tytułem a będzie lepiej w służbie zdrowia, tylko są konkrety A, B, C, D, E, F i kolejne literki, że w zasadzie Jeżdżewskiemu udało się przykryć i Tuska, i Schetynę, ale tego co może typu... nam mówić całkiem sporo o nastroju w Polsce, nie? Ale tego typu rzeczy jestem przekonana, bo to jest... Znaczy...
My mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją taką, że w Polsce narósł gniew, tak? I to jest ten gniew jeszcze ciągniony trochę na gniew na nas, na platformę za nasze czasy naszych rządów, ale też ten gniew, jakby który w tej chwili wybuchł w stosunku do takich rządów, które odbywają się za pomocą złych emocji. I teraz jeśli do tego gniewu doda się wizję, doda się pomysł, to zaczyna po prostu grać na dużą zmianę społeczną, na dużą zmianę, która prawdopodobnie nastąpi. Ale to nie Koalicja Obywatelska będzie rzecznikiem tego przesłania. No właśnie jest rzecznikiem tego przesłania. Nam cały czas zarzuca wiosna w różnego rodzaju debatach publicznych, że my właśnie nie występujemy z propozycją wizji, z propozycją nowych pomysłów dla Polski. Ja już setki razy mówiłam, żeby popatrzeć na to, z jaką agendą szli do wyborów nasi kandydaci na prezydentów i w zdecydowanej większości wygrali. Ta nasza propozycja programowa, ona się bardzo zmieniła od tego czasu, kiedy rządziliśmy do dzisiaj. Już w wyborach samorządowych. To bardzo często w życiu jest za mało. To znaczy więcej niż nie do końca. To znaczy chodzi mi o to, że ja się absolutnie zgadzam z tym, że używając tego popularnego dziś języka, po pierwsze, Platforma nie jest tą samą partią, co 3, 5, już nie mówiąc 10 zupełnie lat temu. Tak jest o wiele bardziej progresywna, tu ten język, ale być może ta wielka droga, którą przeszła Platforma, jest wciąż za drogą krótką, niewystarczającą. Drogą dla wielu Polaków, szczególnie dla młodych z wielkich miast. Tak, tylko że tu się skupia kilka rzeczy, bo po pierwsze rzeczywiście skupia się oczekiwanie na tą dużą zmianę. Zmianę właśnie, która będzie się odbywała w służbie zdrowia, w edukacji, w pracy. Przecież Grzegorz Schetyna to też zapowiedział, że tym naszym priorytetem będzie praca. I przypuszczam, że kolejne tygodnie będą służyły do tego, żeby przedstawiać kolejne nasze pomysły związane z poszczególnymi jakby tematami. Jeśli na to nałożyć tą niechęć po prostu do prowadzenia polityki na złych emocjach, która dzisiaj się przelewa z nas wszystkich. Ludzie też podchodzą na ulicę i mówią, ja mam dość tej nienawiści, ja mam dość tej złości, która się wylewa z mediów ale publicznych na przykład. Ale głosujemy jednocześnie na antypis właśnie za twarde stanowisko w sprawie władzy. Głosują na antypis, wiedząc o tym, co my zapowiadamy, że będzie rozliczenie każdej sytuacji złamania prawa, każdej sytuacji złamania konstytucji, ale nie będzie zemsty. Nie będzie zemsty. Znaczy my nie mamy nawet moralnego prawa do zemsty, bo to nie o to chodzi w kraju. To jest nasz wspólny kraj. Więc rozliczenie, zwykłe rozliczenie, rozliczenie za pomocą prawa, za pomocą instytucji, które w kraju funkcjonują, to nie są złe emocje. To jest coś jakby zupełnie normalnego, co musi się zdarzyć. Platforma, Koalicja Europejska, szczególnie przy totalnej władzy, ma oczywiście ograniczone możliwości i muszę powiedzieć, że mnie dość irytuje to codzienne powtarzanie, ale nie narzucają tematu, ale PiS narzuca tematy, bo oczywiście PiS-owi jest nieskończenie łatwiej, ale też nie chcę zbyt skwapliwie wchodzić w rolę adwokata Koalicji Europejskiej i myślę sobie, że mamy 18 dni de facto do końca kampanii i jednak wypadałoby, żeby tak Koalicja Europejska narzuciła Polsce temat dyskusji na dzień, dwa, trzy, cztery, wreszcie. Cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo mnie też bardzo irytuje to, że wciąż nam się powtarza, że my jesteśmy antypisem. My rzeczywiście jesteśmy ten wielki wybór, to nasze hasło wyborcze bardzo dobrze oddaje jakby sytuację dzisiejszą i sytuację też koalicji. Bo to jest wybór cywilizacyjny. I to nie jest kwestia bycia antypisem. To jest kwestia bycia po stronie cywilizacji zachodniej. Ja wiem, tylko że to jest tak, że ludzie, mam wrażenie, dość racjonalnie reagują. To znaczy oni zobaczyli, że Schetyna, Czarzasty, Kosiniak, Lubnaury dogadali się, stwierdzili, że to jest sukces, uznali to za sukces, zobaczyliśmy od razu sondaże, jest dobry wynik Koalicji Europejskiej, prawie remis z PiS-em, a nieraz nawet przewaga. Następny tydzień, dwa, trzy... Balonik. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze kampania przed nami. Jeszcze rozmawiamy z ludźmi, jeszcze prowadzimy tę naszą kampanię. Tak jak mówię, każdy tydzień po tygodniu będziemy odsłaniać kolejne fragmenty naszego programu. Ale na przykład od piątku może cała Polska znowu o filmie Sekielskiego rozmawiać. To prawda i tak pewnie będzie, ale to też jest coś, co będzie prawdopodobnie raczej nam służyło niż nam przeszkadzało. Nie wiośnie bardziej? Myślę, że w każdym razie na pewno stronie tej, która jest
przeciwko PiS-owi. Natomiast no, nie można oczekiwać od w kraju, w którym rozdano jakieś fury publicznych pieniędzy de facto na kampanię wyborczą PiS-u, bo tak się stało. W kraju, w którym do części ludzi nie docierają żadne inne media poza mediami publicznymi, no trudno też jakby oczekiwać od nas w tej chwili jakiegoś cudu. To jest krok po kroku. Ja nie oczekuję cudu, tylko chcę zobaczyć, że oni... Ale to jest, chcecie to jest od ludzi pełnego zaangażowania, to na dzień dobry ludzie muszą zobaczyć, że wy walczycie o życie. A nie uśmiechacie się tylko i że to jest taka kiziu-miziu kampania. Ja mam absolutnie przekonanie, że ja walczę jakby w tej kampanii z tak nieprawdopodobnym zaangażowaniem, jakiego do tej pory nigdy nie było. A i to nie chodzi o mój własny mandat. Jest w interesie koalicji europejskiej. No ale to nie chodzi o właśnie o ale mój indywidualny mandat, tylko chodzi o to, żeby zrobić jak najlepszy wynik. A ja się pytam, czy pani zwycięstwo jest w interesie koalicji europejskiej? To jest pytanie absolutnie na przyszłość. Oczywiście walczę o ten mandat i oczywiście nie, mam to, zamiar że wygrać z Krzysztofem Hetmanem, który u nas ma jedynkę, bo u nas na Lubelszczyźnie PSL ma tę jedynkę. Natomiast kwestia jesieni, kwestia tego, w jaki sposób będzie wyglądała koalicja to, jesienią, to jest wielki znak zapytania. Wszyscy wiedzą, że jeśli PSL nie dostanie swoich dwóch, trzech mandatów, trzech najlepiej przynajmniej, a ja mam wrażenie, no to Kosiniak będzie miał sztylety w okolicach gardła. A ja mam wrażenie, że niezależnie od wyniku PSL-u w tych wyborach, myślę, że w jesiennych PSL postanowi jednak pójść razem, tak? Pójść oddzielnie, nie z nami. Tak, tak. Czyli pani nie wierzy, tak że koalicja przetrwa? Koalicja, znaczy jeśli miałabym obstawiać, to raczej obstawiałabym to, że wiosna pójdzie z nami razem do jesiennych wyborów, bo oni jednak mają świadomość tego, że łatka rozbijacza... Czy to jest zimna analiza? Nie, zimną analizą. Ja znam tych ludzi i też mam wrażenie, że oni po prostu nie pozwolą sobie na to, żeby mieć łatę tego, kto doprowadził do tego, żeby PiS rządził. Natomiast jeśli chodzi o PSL, tu jest sytuacja trochę bardziej skomplikowana ze względu na ten szyld, ze względu na to, że, no, że po prostu działacze PSL-u będą mieli obawę, że się trochę rozpłyną, jeśli nie występują pod swoim szyldem. To jest wielki znak zapytania. Po tym wszystkim, co media publiczne zrobiły PSL-owi przez ostatnie 3 lata, to jest naprawdę bardzo ciężka gra dla PSL-u i widać to też. Uwagę, widać to że najbardziej widać to dyplomatyczne oklaski pana Kosiniaka-Kamysza w piątek mogą być też przyczynkiem do wielkiej antypSL-owskiej kampanii w TVP. I ta kampania będzie trwała i będzie jeszcze bardziej natężona, jestem o tym absolutnie przekonana. Więc PSL będzie moim zdaniem walczył o szyld jesienią. Ale to zobaczymy, to jest jeszcze tak jak mówię, to jest jeszcze wielka niewiadoma. Czyli mówi pani, że nie warto głosować na kandydata PSL-u, który jest na jedynce na Lubelszczyźnie, bo oni tak nie będą w tej samej koalicji jesienią. Proszę głosować na tego kandydata, który państwu bardziej odpowiada, jeśli chodzi o poglądy. Jeśli przejdziecie to, na serio do ofensywy, czy będzie tak jak teraz? Jeśli pan redaktor, bo oglądałem kilka poprzednich programów, uważa, że jest jakaś czarodziejska różdżka, nie. Wtedy, kiedy rozmawia się z populistami, to ja chciałabym powiedzieć, że od 100 lat ludzie próbują wynaleźć czarodziejską różdżkę. Nie mówię o różdżce, mówię o powerze, o pasji, o woli walki. Jak wybiega Liverpool, to wiem, że chcą chłopaki zjeść tych przeciwników. No ja jestem też przekonana o tym, że taka wola walki z naszej strony jest. Być może my też trochę się zwracamy do innego elektoratu. Ten nasz elektorat też nie jest elektoratem ekstremistycznym, też ja nie jest gorącym elektoratem. Ja nie mówię o ekstremalnych hasłach. Ja mówię o czymś, co się w Ameryce nazywa efekt bandwagon, czyli ludzie chcą wskakiwać na ten wózek, który prawdopodobnie do mety dojedzie pierwszy. Chcą widzieć was zwycięstwo. Chcą widzieć wiarę, przekonanie o zwycięstwie w waszych oczach. Ale ja mam cały czas wrażenie, że pan próbuje wmówić mi coś, z czym ja się jakby dramatycznie nie zgadzam. No że w nas właśnie dobrze, nie ma energii, że w nas nie ma tego poweru. No ja tu powołuję się trochę na Adama Michnika, który mówi z żalem i ze smutkiem, mówi, ja chciałbym to widzieć, jest jeszcze czas, mam nadzieję, że ruszą. Tylko pamiętajmy, że my naprawdę się odnosimy... A to jest wasz kibic. My się zwracamy do innego elektoratu, do elektoratu, z którym się rozmawia, a nie na którego się krzyczy. Tu nawiązuje ja do pana prezydenta. I to jest elektorat, który po prostu oczekuje od nas rozmowy, oczekuje od nas przekonywania, ale nie oczekuje od nas takiego, nie wiem, takiego właśnie populistycznego, nie wiem, bełkotu, który słychać z drugiej strony. Czyli ja rozumiem, że troszeczkę liczy pani i troszeczkę liczycie wy na to, że tych przestraszonych, którzy wszelako nie będą przestraszeni w lokalach wyborczych, jest dość dużo.
To nie chodzi o to, że liczymy. Znaczy, chodzi o to, że po prostu ludzie są, jacy są. Polacy są, jacy są. Dokonali przez 20 kilka lat największej zmiany w ogóle chyba, jaką świat widział, albo w każdym razie jednej z największych zmian. Są tą zmianą trochę zmęczeni i jakby, i ja cały czas patrzę na ten czas PiSu jako na taką chorobę, tak? W momencie, kiedy tych 20 kilka lat byliśmy na totalnym i jeszcze tylko nie wiemy, czy to jest nowotwór, tak? Złośliwy. Okej, ale ja uważam, że to nie jest nowotwór złośliwy. Ja jestem cały czas przekonana, że to jest jakaś grypa, którą można wyleczyć i która po prostu da nam... Spójrzmy jakby na to też od takiej strony, ile my się nauczyliśmy jako Polacy przez te 3 lata o samych sobie. Ile rzeczy jakby pozytywnych się wydarzyło. Ile my się dowiedzieliśmy na przykład czym jest Trybunał Konstytucyjny, czym jest KRS, to wszystko prawda. O społeczeństwie obywatelskim. Ale zupełnie się pani metafory, za 20 dni dokładnie od dziś będziemy wiedzieć, czy organizm wytwarza już przeciwciała, czy zaczyna się chorobie poddawać. Moim zdaniem te jeszcze wybory wiosenne wygramy, ale pewnie nie będzie to jakieś miażdżące zwycięstwo. Natomiast naprawdę jestem pełna optymizmu i uważam, że jesień wygramy i to wygramy z dużą przewagą. Módlmy się, jak mówią. Joanna Mucha, dziękuję swoje. Bardzo. Bardzo dziękuję. A za chwilę Paweł Kowal, czyli takie spojrzenie na to wszystko może nie propisowskie, na pewno nie propisowskie, ale na pewno konserwatywne. Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, żeby sprawować funkcję sumienia narodu. Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa. I gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, żeby zaganiać pokorne owieczki do zagrody. Dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą w stanie zdobyć władzę nad duszami Polaków. Ale rywalizacja na inwektywy i na negatywne emocje z nimi nie ma sensu. Dlatego, że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Nała, szefa dyplomacji Republiki Weimarskiej, raczej nie jest powodem do chluby. Jej patron był zwolennikiem tezy o polskim państwie jako sezonowym, a także głównym architektem sowiecko-niemieckiego układu z Rapallo, który stał się pierwowzorem paktu Ribbentrop-Mołotow. Historyczne konotacje z tamtej epoki pobrzmiewają w wypowiedziach Donalda Tuska regularnie. I witam mój kolejny gość, który cały czas odrabia pracę domową. Ten fragment, ostatni fragment wiadomości, nie chcę o tym nawet dyskutować, raczej tylko chciałem jednak odnotować, że można jeszcze gorzej, brutalniej i bardziej arogancko, ale zostawmy to. Znaczy, problem jest, wie pan, problem jest gigantyczny. Problem tylko, jest jednak dlatego, że jest problem i tego, że zostały włączone kalki z takiej propagandy, no, która powiedzmy delikatnie pachnie siarką. Po drugie, także właśnie jeżeli będziemy rozmawiali, bo nie wiem, czy pan już przedyskutował te wszystkie sprawy religijne. A nie, to właśnie jeżeli właśnie będziemy o tym rozmawiali, to od tego trzeba zacząć. Jako człowiek, który jest praktykującym katolikiem, mogę powiedzieć, to jest moim zdaniem oszczerstwo. Jest bardzo poważne. To znaczy co? Wystąpienie pana Jerzewskiego? Nie. To jest do pana Jerzewskiego przejdziemy za chwilę pewnie, jeśli pan będzie tym zainteresowany. Będę. Natomiast to, co się dzieje, jeśli chodzi o propagandę w telewizji rządowej, ja po prostu bym apelował do sumień tylko. Dlatego, że... To pan wie, że to... Wie pan co? Nic nie da. Panie doktorze, zupełnie szczerze, że pomyślałem sobie na sumienia tych, którzy mają je ewidentnie nieużywane, bym nie liczył. Wykonałem inną pracę domową i powydzwaniałem w sobotę wysyłałem SMS-y do znajomych prawników. Co można zrobić z sytuacją, proszę pana, kiedy... prawnicy niech się zajmą tym od strony prawnej. Okazuje się, że można niewiele. To tak ja ze swojej strony mówię, wydaje mi się, że to jest oszczerstwo. To jest bardzo poważny grzech. A do sumień trzeba apelować także wtedy, kiedy jest zły czas. Ja już wszystko, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Niech to tak zostanie. Uważam, że to jest ryzykowanie, że w Polsce kiedyś coś nieszczęśliwego się stanie. Już nie jedno się stało. I każdy, kto wpuszcza tego rodzaju nienawiść do opinii publicznej, musi czuć się potem uczestnikiem ewentualnej winy, która będzie. Tyle, koniec, idziemy dalej. Słuchał pan Jerzewskiego? No nie, niestety nie.
Ale wiem, co było, niech się pan przeraża. Ale wie pan co. Tak. No i co? Jak się panu podobało, nie czyli podobało? Czyli tak od strony technicznej komentujemy? Nie, 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 od technicznej nie, to znaczy... Od technicznej, proszę pana. Czy był pan zdziwiony? Tak, byłem zdziwiony, dlatego że jeżeli popatrzeć na to od strony politycznej, to w tej chwili mamy taką sytuację po stronie opozycji. Są dwa możliwe modele. Albo ktoś uważa, że w Polsce dzisiaj system idzie w kierunku, mówię idzie w kierunku, żeby było łagodnie, żeby to była analiza taka akademicka, a nie obelga, prawda? Systemu no, silnej władzy, a później autorytarnego, prawda? Tylko, że ja traktuję autorytaryzm nie jako jedną definicję, tylko trochę tak jak stopniowanie ostrości papryczki, prawda? To nie jest oczywiście nic dzisiaj takiego super strasznego, ale widzimy niedobre tendencje, na przykład w mediach. Tak? Jeżeli tak definiujemy rzeczywistość, a tak definiuje rzeczywistość część opozycji, to wówczas ta grupa, która idzie do wyborów jako opozycja, powinna być maksymalnie szeroka. To powinien być taki wachlarz demokratyczny. I w Polsce ten wachlarz demokratyczny oznacza zawsze, że w tym wachlarzu muszą się znaleźć także, powiedziałbym tak, miejscy konserwatyści. Ja nie wiem, czy tej klasy średniej w Polsce jest 2 czy 3%, czy to są konserwatyści, czy to są konserwatyści niedzielni. Ale trzeba sobie uświadomić jedną podstawową rzecz, którą można łatwo zrobić. Pojechać w niedzielę do Świątyni Opatrzności Bożej do Wilanowa i zobaczyć, że to jest pełny kościół. W najbardziej liberalnym obwodzie do głosowania. Ale czy pan się identyfikuje jako taki konserwatysta? No powiedzmy, niech tak będzie. Chodzi mi o to w związku z tym, pana osobistą perspektywę. I dlatego takie wystąpienie odstrasza tą grupę wyborców i tyle. Więc trzeba się zdecydować. Jeżeli uważamy, że w Polsce dzieje się źle, to trzeba się pogodzić z tym, że w tym wachlarzu demokratycznym znajdą się i ludzie o lewicowych przekonaniach. I ja rozumiem, że wiele osób to przyjmuje do wiadomości. Ale musi być też miejsce dla tych konserwatystów, którzy czują się swobodni, którzy chcą się czuć swobodni w tym, że idą do kościoła, niezależnie od tego, czy lubią jednego czy drugiego biskupa gdzieś tam w Polsce i tam na swoją rękę szukają absolutu. I teraz dochodzimy do sprawy zasadniczej. Powiedział, że nie znajdą. Wie pan, no właśnie. Jest oczywiście drugi model, czyli oprócz tego modelu wachlarza demokratycznego jest model centrolewu. Ale zostawmy jeszcze tylko na moment ten wachlarz. No nawiązać bo ktoś mi powiedział, panie doktorze, no ale częścią tego wachlarza są ludzie, pan ich zna, ja ich znam, którzy na takie słowa reagują entuzjazmem. Wreszcie ktoś wygarnął. No tak, tylko że to wtedy odpycha ten centrowy, konserwatywny elektorat. No to w takim razie idziemy w kierunku nie modelu wachlarza demokratycznego. W takim razie te deklaracje, że w Polsce dzieje się bardzo źle, są przesadzone. Tylko rozumiem, że są tylko używane po to, żeby jakiś taki centrolewicowy układ doszedł do władzy. On też może dojść do władzy i kiedyś dojdzie. Tylko to są... Ja nie mówię, że jeden model jest lepszy, drugi gorszy. Ja po prostu mówię, że są dwa różne podejścia. Albo na poważnie traktujemy, że w Polsce dzieje się źle. I wtedy wszyscy ci, którzy mają demokratyczne poglądy, muszą mieć na kogo głosować. Także ten konserwatysta z Wilanowa, który jednak, mimo tego, że jest krytyczny wobec jakiegoś, powiedzmy, jednego czy drugiego biskupa, bo też nie wszystkich, idzie do kościoła. Ale niech pan powie, trzymając się tego Wilanowa, czy ten konserwatysta... No, jako model pewien. Jasne. Bo w każdym jakiś Wilanów. To jest bardzo dobry model. Bo wszędzie jest gdzieś jakiś To jest Wilanów, bardzo dobry model. Chodzi mi o to, czy ten konserwatysta mieszkający w Wilanowie, otwarty, tolerancyjny, normalny, wierzący. On nie zagłosuje na koalicję europejską, bo Jarzdewski powiedział to, co powiedział? Pytam. Nigdy głosowanie nie jest jednoczynnikowe. Ale on uzna, że to jest... To na pewno go odpycha. Tak? No tak, to go odpycha, no bo on słyszy, on się z tym źle czuje, prawda? A jak usłyszy, że Schetyna, Kosiniak, Lubnauer dystansują się, to co wtedy? To było niepotrzebne, ma dysonans poznawczy. Jeżeli mi się wydaje, że od strony technologii wyborczej, ja tu mówię jako bezstronny obserwator, z punktu widzenia opozycji, to nie było dobre. A był to prezent dla PiS-u? Jeżeli chodzi o... W sensie, łatwo ocenić, czy w sensie odpychania tego konserwatysty, który pójdzie do Świątyni Opatrzności w Wilanowie, tylko w sensie po prostu, jeśli mówimy, a wszyscy mówimy, i tu PiS mówi to samo, i my mówimy to samo, kto zmobilizuje swoich, ten wygra. No to ja rozumiem, było świetne narzędzie do mobilizacji swoich, jak się okazało. Mi się wydaje, że tak, to po pierwsze. Po drugie, tam jest jeszcze jeden problem, że jeżeli się występuje z takich bardzo świeckich pozycji, jak pan Jarzdzewski, to nie ma chyba sensu wchodzić w to, gdzie wierzący szuka absolutu. Bo ja mam wrażenie wtedy... Że on i tak tam nie szuka. Wie pan, bo ja mam wrażenie wtedy przekroczenia pewnego świeckości państwa tylko od drugiej strony. Że państwo, ani żadne publiczne sytuacje polityczne nie są od tego, żeby mi mówić, gdzie ja szukam i z jaką skutecznością absolutu. Znaczy, mnie ten duży... Wie pan, bez przesady. Ten duży kwantyfikator mi bardzo przeszkadzał, ponieważ
tu powiem zupełnie... Czyli jak się mówi o świeckości państwa, to trzeba się nie wtrącać w te rzeczy, jeżeli się mówi o świeckości niewierzącego. Ja znam bardzo dużo, bardzo wielu ludzi szalenie krytycznych do Kościoła, którzy wszelako z jakichś względów do Kościoła chodzą, rozumiem, że dlatego, że wciąż tam jakieś coś transcendentnego znajdują, prawda? Bo są po prostu wierzący i trzeba się pogodzić, że w demokratycznym świecie, że jest jakaś duża, w Polsce duża grupa ludzi po prostu wierzących, którzy się modlą i niekoniecznie to jest tak, że ci wszyscy ludzie głosują na PiS i obóz władzy. Dobra, oczywiście może się zdarzyć, że ktoś się gdzieś zgorszy postawą duchową. A myśli pan, że... Ale i taką dyskusję też można prowadzić, tylko że to jest inna dyskusja. Ale czy na poziomie takim filozoficznym, czy uważa pan, że Polska, która chce dzisiaj twardo z Kościołem, który uważa, że Kościół jest anachroniczny, związał się z PiS-em i sprzedał się. Czy ta Polska jest w stanie poukładać się z Polską umiarkowanego antypisu i z tą Polską z tej świątyni? Nie. Znaczy, ja nie mam tutaj dysonansu poznawczego, ponieważ ludzie z innych powodów, i jedną sprawą jest po prostu religia, a drugą sprawą jest polityka instytucji. Kościół jest duży w Polsce, bardzo rozbudowany administracyjnie. I jeżeli ja mówię panu to, co mówię, to nie znaczy, że wypowiadam się, że uważam, że każda wypowiedź każdego biskupa diecezjalnego czy każdego duchownego jest dobra. Więcej, uważam, że część zachowań duchownych w ostatnich latach była bardzo problematyczna, a nawet mnie jako katolika, i mówię to w tej konwencji, nie po to, żeby im zaszkodzić. Mnie jako katolika gorszyła także. Może to nie jest najlepszy program, bo jednak nie jesteśmy w Gościu Niedzielnym, żebyśmy sobie o tym głębiej rozmawiali, ale można by o tym powiedzieć. Znam wielu katolików o centrowych poglądach, którzy nie głosują na PiS. Nie ma takiej tożsamości. Faktycznie zdarza się... A wciąż alergicznie, jak rozumiem, reagują na agresywny antyklerykalizm. Ale po prostu, bo to nie jest zgodne z naszą kulturą, z naszym stylem. Ja po prostu, jeżeli ktoś chce przeciwstawić się rewolucyjnemu stylowi, który dzisiaj jest dominujący w obozie władzy, bo ja uważam, że mamy do czynienia z obozem rewolucyjnym, mówiąc opisowo, rewolucyjnym, ponieważ dążącym oficjalnie, na przykład do tego, żeby zmienić elitę, to jest oficjalny postulat, ja na tej podstawie to analizuję, że mamy wymienić elitę, to jest czysto rewolucyjny postulat, on nie ma nic wspólnego z żadnym konserwatyzmem. Jeżeli mówimy, że instytucje są złe i trzeba je wszystkie zmienić, albo większość zmienić, i stale staramy się zmienić ten układ instytucjonalny, to jest absolutnie antykonserwatywne. No to nie jest nic konserwatywnego. Ale druga strona, to jest rewolucyjne. Wrażenie, nie? Też chciałaby trochę rewolucji. No i teraz, jeżeli druga strona przychodzi też z postulatem rewolucji, to zaczynamy mieć taki problem, że będziemy się kołatać między bałaganem a bałaganem. Ponieważ czy jakąś perspektywą tego, że będą znowu jakieś nieoczekiwane zmiany. Ale mi się wydaje, że Unia ma w Polsce szansę? No proszę pana, ja jestem pewien, że ma. Ma. Znaczy dzisiaj oczywiście mamy czasy populizmu, dzisiaj mamy, ta kampania wyborcza jest w ogóle straszna, prawda? Dlatego, że codziennie to jakiś głupszy spot ktoś wypuszcza. Mam wrażenie, że... Karski się panu nie podoba? Nie. A ja się boję, że on jest skuteczny. To nie jest anegdota. Ja teraz, ja wiem, że łatwo to obśmiać. Ja trochę się odkleiłem. A ja uważam, że to jest skuteczne. Odkleiłem się trochę od praktycznej polityki. I chciałbym, żeby trochę na poważnie ze mną rozmawiać w kampanii wyborczej. I nie jestem sam, naprawdę. To jest poważna... Żeby była poważna rozmowa. Co ktoś chce zrobić? To jest poważny kandydat. I co więcej, to jest poważny polityk Prawa i Sprawiedliwości. Wie pan co? Ja mam taką naturę, że o każdym mógłbym... Ja też mogę panu kilka dobrych rzeczy o nim powiedzieć. Na przykład osobiście jest koleżeński. Ale teraz oceniamy spot, a nie jego. A jak pan mówi, że fatalna jest kampania... Ja z tego spotu nie rozumiem, co on chce robić. Rozwijmy to słaba kampania. Niech pan to łaskawie rozwinie. No może na pozytywnie. Najbardziej pozytywnym ostatnio elementem było wprowadzenie służby zdrowia do kampanii. Sobota. Tak, ja uważam, że to jest dobre... Pana na nim zaistniało? Mam wrażenie, że zostało właśnie przykryte. Muszę powtórzyć kilka razy. Jeżeli oni chcą... Znaczy, ja od lat pracuję na tym, to jest taka moja ukryta agenda, żeby więcej mówić o zdrowiu. Mam takie przekonanie, że jeżeli w Polsce można wygrać na czymś wybory, to trzeba złapać z tym naszym skołatanym narodem wspólny język, jeśli chodzi o zdrowie, przekroczyć pewną granicę. Pierwsza granica jest taka, ludzie muszą uwierzyć, że władza może poprawić sytuację w służbie zdrowia. Dlaczego ludzie to wszystko akceptują? Akceptują stan w służbie zdrowia, który jest fatalny w porównaniu z innymi krajami porównywalnymi w Europie, ponieważ moim zdaniem nie wierzą, że to można zmienić. Więc wygra ten, kto uprości ten przekaz, da go w jakiś taki, tak jak 500+, czyli sprowadzi go do bardzo prostego zdania, przekaże to ludziom i na tym wygra. A o Europie już nie gadamy w tej kampanii? Proszę? O Europie już nie gadamy. Tu jest akurat bardzo dobry europejski kontekst, dlatego że od dawna postuluję, żeby wzorem tego, co się nazywa Unią Energetyczną, zrobić coś takiego jak Europejska Unia Zdrowia.
To jest takie środowisko, europejska racja, medyczna racja stanu, z którym współpracuje społecznie. Zaskoczyłem pana, bo nie o tym mieliśmy rozmawiać. Nie, bardzo proszę, a to ciekawe. Nie, to ciekawe. Mamy nie. od dawna taki pomysł, żeby stworzyć, wzorując się na tym kośćcu formalnym Unii Energetycznej, zaproponować taki koncept Europejskiej Unii Zdrowia. Kilka elementów. Czyli żeby standardy medyczne były takie same standardy, tam powinno się, znaleźć wspólne pieniądze na badania, to co możliwe, nie wszystko jest możliwe. Ale na pewno standardy, na pewno dostępność leków, na pewno dostępność leków na nowotwory, tak żeby była pewność. Czy to jest do zrealizowania w krajach, gdzie jest tak duży rozjazd dochodu? Pytanie, jak to sprzedać i za co sprzedać. I tu dochodzimy do tego, kto w Unii sobie lepiej pogada z tymi innymi w Unii. Bo my przecież stoimy wtedy przed... Bo to nie jest tak, że pan ustawia tylko, powiedzmy, Europejską Unię Zdrowia, prawda? Musi pan w innym miejscu gdzieś ustąpić. Ale mi się wydaje, że z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, my oczywiście już wydajemy na wojsko, już nie wchodzę też, czy dobrze wydajemy, czy źle, bo na tym się nie znam, ale wchodzimy, wydajemy dużo na wojsko, jeżeli, i to dobrze, natomiast kluczową sprawą dla bezpieczeństwa Polski i tam, gdzie są ukryte rezerwy, jest życie ludzkie. Jeżeli ktoś choruje, to żeby mu umożliwić, żeby w taki sposób chorował, żeby mógł pozostać aktywny na rynku pracy, czyli żeby jak najdłużej go utrzymać na rynku pracy, a nie wypychać z rynku pracy i wtedy oczywiście dodatkowo obciążać budżet, tam mamy duże rezerwy, dlatego że tu jesteśmy słabsi, w tym obszarze jesteśmy słabsi od naszych partnerów w Unii, jesteśmy słabsi od nawet niektórych partnerów poza Unią i tu moglibyśmy dużo zrobić. Na przykład, tak jak panu powiedziałem, wszystkie możliwe terapie, które są w najlepiej zorganizowanych od tej strony państwach, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, rakowe, powinny być. Czy ktoś, kto zachoruje w Siedlcach, powinien mieć pewność, że niczego lepszego nie dostanie w Brukseli czy Madrycie. I to jest konkretne zadanie. Teraz jest pytanie, czy Schetyna wytrzyma, bo wiadomo, że ten temat nie jest super, przepraszam za wrażenie, seksowny, bo to trzeba kilka razy powtórzyć i znaleźć taki dobry język do opowiedzenia tego. Ale ja byłem zachwycony tym, że wreszcie zdrowie się, jak ja to mówię, upolityczniło. Czyli zaczęto rozmawiać o zdrowiu w trakcie kampanii wyborczej. I czekałbym teraz, żeby zamiast te przebieranki, prawda, w tych klipach, żeby była odpowiedź PiSu. Niech PiS się włączy do tej dyskusji. To jest szalenie potrzebne. To jest najważniejsze, co można dzisiaj zrobić dla Polaków. Dać ludziom pewność, że kiedy zachorują na raka, dostaną się do lekarza, że nie muszą mieszkać w Warszawie, nie muszą mieszkać w Krakowie, nie muszą mieć znajomości, tylko jest prosta, krótka droga. I że faktycznie na tym SOR-ze nie czekają cały dzień, tylko czekają te 60 minut. Chociaż jak posłuchałem propozycji Schetyny, to pomyślałem sobie, że są niezwykle ambitne, bo stwierdzenie, że godzina na SOR-ze, jak ktoś był, a zdarzyło mi się, to jest ambitne. Ale czy wystąpienie Donalda Tuska było, jest istotnym elementem tej kampanii, czy nie? Znaczy, po pierwsze, Donald Tusk, kiedy się już pokazuje, to gra. Widać, on jest szalenie charyzmatyczny, widać, że wszyscy to komentują. Ja muszę powiedzieć, że odpocząłem sobie trochę od Twittera, robiłem coś innego, pisałem, patrzyłem 2 dni, 3 dni, po prostu wszyscy tylko o tym dyskutują. No właśnie 2 dni, bo mam wrażenie, że 3 to już o tym... To już mniej, ale 2 to jest dużo. O saporcie dużo. Była, pan, więc... 2 dni w polskich warunkach nie jest mało. Nie jest mało. Natomiast Donald Tusk ma jakąś blokadę. Tak? Bo gdzieś na końcu on powinien powiedzieć, co zrobi. Więc jakby pierwszy punkt... Donald Tusk jest charyzmatyczny. To znaczy, chce pan powiedzieć, że ten trochę flirt z nami jest trochę zbyt platoniczny? Że czas na deklarację? Zdradzę panu ścisłą moją tajemnicę. Przez lata nabrałem trochę sympatii do Donalda Tuska. Zauważyłem, że jest jednym z niewielu Polaków w historii, którzy znaleźli się dzięki różnym okolicznościom, swoim talentom, wsparciu innych, potrafili je pozyskać. Jest wielki talent pozyskać wsparcie innych za granicą. Każdy, kto robił cokolwiek za granicą, wie o tym, nawet jeżeli robił biznes. On znalazł się na takiej pozycji, no, decyzyjnej w skali nawet, można powiedzieć, globalnej w pewnym sensie. Prawda? Czyli można go porównać z Brzezińskim. To jest ta klasa dzisiaj. Więc trzeba zawsze tak, powiedzmy, nawet jeżeli się z nim człowiek nie zgadza politycznie, po takim autorem musi być ale. Ale jest tylko jedno. On nie ma w sobie w tej chwili przekonania do podjęcia decyzji, bo ta gra jest taka. Ludzie oczekują, że on na końcu powie, ja kandyduję, ja zrobię coś tam, a on nie wie, co ma zrobić i widać, że po prostu... Bo może nie wie. Bo jako człowiek nie wie. Ja uważam, że to jest tajemnica Donalda Tuska dzisiaj, że on jako człowiek, który ma już różne doświadczenia, na pewno też ciężkie doświadczenia z premier... Może to jest istotne. Może włączył wiadomości dzień w dniu albo dzień po, a potem zobaczył... Gdyby je włączył, to myślę, że wiadomości tego mogą, stymulować, nie? Ale akurat wydaje mi się, że właśnie mało oglądał wiadomości. Zastanawiam się, czy dla Tuska to nie jest główny problem pod tytułem, no dobra, to
Jak sobie wystąpiłem na uniwersytecie, fajnie. Przeszedłem się do prokuratury, w porządku. Wszystko tweet wysłał, super. Tylko, że ale trzeba od rana do wieczora on walić się z Kurskim i z tym pancerzu, z tym rycerzu. I tu jest człowiek. I to, ja uwielbiam to w polityce. Po ludzku to jest zrozumiałe, bo ja widziałem tę politykę i z tej strony, i z tej strony. Facet gra w Lidze Mistrzów, a teraz ma się znowu nawalać na podwórku. On ma wrócić, ma powiedzieć żonie, słuchaj, znowu wracamy, znowu będę od rana do wieczora, znowu będę przemierzał. Oplują nas jak nigdy. Będą na nas pluli. Wiadomo, jednak te ostatnie lata życia dały mu no, pewien, ja nie powiem komfort, bo ja tak nie myślę o takich funkcjach. Wiem, że to jest ciężka robota, że to jest właściwie stały stres przez kilka tygodni, ale też pewien standard pracy. Ja, wie pan, więc niech proszę popatrzeć na Tuska Donaldem, jak na człowieka. I ja myślę, że on po prostu nie podjął decyzji. Siedziałem nie? w lutym z Donaldem Tuskiem w jego gabinecie nowym, bo była przeprowadzka. Spojrzałem przez szybę i on mówi, to jest najwspanialszy widok w Brukseli. Nie ma lepszego miejsca. Tu się fantastycznie pracuje, można usiąść sobie z laptopem, pan, jak zapalić, bo jest na zewnątrz. Jak śpiewała nie, Anna Jantar, nic nie może przecież wiecznie nie, trwać. Właśnie, nie, tylko pomyślałem sobie, że Pałac Prezydencki potencjalnie to też jest komfort, ale że ten dystans z jednego do drugiego miejsca jest jednak... Wie pan, są różne czynniki. Rodzina. Ja patrzę na polityków też, ponieważ mam takie doświadczenie, też po prostu czysto po ludzku. On musiałby podjąć taką twardą decyzję, że wchodzi. Dzisiaj to jest wszystko niepewne, jest na grani. Pół na pół, wszystkie te badania, widzi pan, jak one idą. I te do Parlamentu Europejskiego, i te potencjalne... Myśli pan, że to jest bardziej rodzina faktorem, czy... Nie, to jest jeden z czynników, nie wiem wszystkich. Ja bym przegrał z Dudą, no, to dopiero katastrofa. Osobista, trauma po jednak trauma, może za duże słowo. Pamięć o przegranej, kiedy była prawie pewna w 2005 roku z Lechem Kaczyńskim. Polityk jest też człowiek. Ja tak patrzę na wszystkich. Dlatego tak czasem jestem, niektórzy mówią, za łagodny, nie? On ma to wszystko w głowie, ten Donald Tusk ma to wszystko w głowie, te wszystkie swoje doświadczenia i wie, że to nie jest łatwe. Natomiast oczywiście powstaje ale pytanie jest już fighterem, polityczne. No i oczywiście powstaje polityczne pytanie, czy jeżeli on tak długo będzie trzymał tych swoich ścisłych to ciąża nie będzie przenoszona. Czy to nie będzie za długo? Bo my wiemy też w życiu, że zbyt długie podejmowanie decyzji, określanie się czy w tę, czy w tamtą stronę może... No bo tu wie pan, życie biegnie, bo życie toczy się bez przerwy, prawda? Czyli ta koalicja europejska się zorganizowała, Schetyna to wszystko posklejał, zrobił te listy. No, to się toczy, prawda? Będzie jakiś rezultat tych wyborów. A jak pan wycenia swój nos polityczny? Uważa pan, że ma pan nosa? Nie wiem. No, ja wiem, o co mnie pan zapyta. Nie, chodzi mi o to, czy nawet nie chcę o konkrety, ale czy wydaje się panu... Ja pan już trochę więcej czy wydaje się panu, że któryś z wariantów jest zdecydowanie bardziej wynikowych, bardziej prawdopodobny niż inny z wariantów. Może tak za powód. W sensie kandydatów prezydenckich. Nie, mówię o europejskich teraz. Mhm. Czy ma pan poczucie, że to jest 50-50 na dzisiaj i się rozstrzygnie na mecie? Wie pan co, ja panu powiedziałem to na początku między wierszami, ale nie słuchał mnie pan uważnie. Ja słyszę, co było między wierszami, ale nie mając pewności, czy słyszą wszyscy. Chciałbym pana na większy poziom dosłowności namówić. Myślę, że duży punkt za posklejanie tego. I ja jestem do tego z wielkim respektem, się do tego odnoszę. Natomiast więcej miejskiej konserwy. Ona więcej. W takich wyborach decyduje. I to nie chodzi o to, jak robi, dobrze, że robi pan Kosiniak-Kamysz, odwołuje się do Jana Pawła, bo to nie chodzi o kazanie. To chodzi o postulaty, które usłyszą i będą atrakcyjne dla ucha człowieka, który jest znacznie młodszy niż, powiedzmy, generacja tych jedynek na listach, to nie chodzi o taki czysty ageism, jak jeden z kandydatów mówił. Mi naprawdę nie o to chodzi. Tylko chodzi o to pogadanie z tym, ale proszę to tak zapamiętać, symbolicznym Wilanowym. W każdym dużym mieście jest taka grupa młodych ludzi, którzy ciężko pracują, trzeba o nich więcej mówić o pracy, którzy wstają codziennie, może dobrze zarabiają, to prawda, może im ktoś zazdrości, ale ich to coś kosztuje. To jest drugie pokolenie polskiej klasy średniej, oni powinni usłyszeć, że ktoś o nich codziennie pamięta. I jeżeli by tego było więcej, to byłoby te, dla koalicji europejskiej te 2-3 punkty procentowe więcej, ponieważ dzisiaj ci ludzie są bardzo daleko od PiS-u, po prostu są daleko od PiS-u. Oni się nie interesują polityką, ale PiS zrobiło dużo rzeczy. Także to, że ciągle im wymawia, że są elitą, bo oni się czują elitą, a ktoś panu ciągle mówi, a ja cię teraz zmienię, ty jesteś elitą, to my cię będziemy zmieniali. Ktoś inny będzie w twoim miejscu. Ja się z panem, trzeba po prostu zacząć rozmawiać. Ja się z panem zgadzam w tym sensie, że o ile ekstrema radykalizmy są dzisiaj mocniejsze niż były 2, 3, 5, 10 lat temu z całą pewnością, to
To jestem wciąż głęboko przekonany, że wybory wygrywa się w centrum. I to jest stare pańskie, amerykańskie doświadczenie. Mm-hmm. Tak po prostu jest. I jest czas, żeby to robić w ostatniej fazie. A naturalnie dzisiaj dla tych obu obozów jest to, że nacjonaliści, bardzo ostrzy czasami, ciągną PiS w takim kierunku populizmu, nacjonalizmu i rewolucji. I boję się, że część osób, bo na przykład nie Barbara Nowacka. To jest ciekawe. Barbara Nowacka ma genialną intuicję do tego, że ona nie może być za ostra. Bo ona wie, że jeśli ona jest za ostra, to ona może swoje ugra. Tak. Ale swoje. A w innym miejscu straci i całościowo przegra. I teraz problem polega na tym, żeby te osoby, które dzisiaj poczuły, nie wiem, nie chcę wymieniać tych nazwisk, no ale może tak środowiskami, jacyś zieloni, bardzo fajne środowisko, jacyś radykałowie, lewicowi i tak dalej, którzy poczuli, że mogą tam mieć swoje miejsce w tej koalicji europejskiej, żeby oni nie uznali, że to jest taki czas raz w życiu zatańczyć za wszelką cenę, bo mogą odepchnąć kogoś w centrum. Puenta. Dziękuję bardzo. Paweł, dziękuję bardzo. Serdecznie dzięki. Najbliższy Newsweek. Nie najbliższy, najnowszy, dzisiejszy. To jest ten temat okładkowy o nowym polskim alkoholizmie. To jest temat, który trochę powstał na ulicy. To jest taka ulica Domalniewska. Państwo nie wszyscy są z Warszawy. Tak zwany Mordor, dzielnica korporacji, biur, urzędów. Powstał na ulicy w tym sensie, że na ulicy dość łatwo na tej Domalniewskiej dostrzec tak zwane małpki, małe butelki alkoholowe. Czyli to jest właśnie nowy polski alkoholizm. Nie urżnąć się w trupa półlitrówką, tylko tak setuchna, najlepiej o poranku, może być cytrynowa, żeby nie było zapachu, potem setuchna dogrywki w pracy, setuchna po pracy, setuchna wieczorem i w żadnym momencie człowiek nie jest pijany, ale w każdym momencie jest na rauszu i łatwiej żyć, podobno. Ten raport jest bardzo poważny, bo problem jest poważny, ponieważ pijemy już tyle, co w PRL-u, ale inaczej. O tym ten tekst nie tylko. Zachęcam do lektury najnowszego Newsweeka. Gdyby państwo na żywo oglądali ten program, to proszę pamiętać jeszcze o takim jednym cudzysłów drobiazgu, ogłoszenie parafialne o 18 w Empiku na Marszałkowskiej, spotkanie ze mną, spotkanie przy okazji promocji książki Umrzeć za Gdańsk, czyli książki o Pawle Adamowiczu i Gdańsku. Czyli możemy się spotkać znowu już za kilka godzin. Do zobaczenia.